Krzyżowski Chór Kameralny pod dyrekcją Grzegorza Oliwy. Dziękujemy pięknie. Szanowni Państwo, poproszę o powstanie. Wprowadzony zostanie sztandar Prawa i Sprawiedliwości. Sztandar Prawa i Sprawiedliwości wprowadzić. Dziękujemy. Witamy Państwa na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do samorządu w 2014 roku. Konwencję mają dla Państwa przyjemność prowadzić Anna Schmidt i Lucjusz Nadbereżny. Szanowni Państwo, wczoraj obchodziliśmy 96. rocznicę odzyskania niepodległości. W naszych sercach wciąż jest radość tego święta, święta niepodległości. Prosimy o powstanie. Zacznijmy hymnem Polski. Bardzo. Szanowni Państwo, na początku pragnę przywitać naszych szacownych gości, posłów, senatorów, parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego Krajowego Związku NSZZ Solidarność, pana Piotra Dudę. Wielkie brawa, dziękujemy za przybycie. Witamy bardzo serdecznie wszystkich samorządowców i na czele pierwszego samorządowca województwa podkarpackiego, marszałka naszego województwa, pana Władysława Ortyla. Wraz z całym zarządem województwa podkarpackiego, wszystkimi radnymi sejmiku, naszych powiatów, miast, gmin. Witamy naszych partnerów społecznych, Solidarność, liderów lokalnych, wszystkich tych, którzy przybyli dzisiaj do nas, aby mówić o tym, że już 16 listopada w Polsce, tutaj, na Podkarpaciu rozpocznie się wielka zmiana dla Polski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. A teraz jako pierwszego o zabranie głosu poproszę marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla. Zapraszam. Słuchać Polaków, zmieniać Polskę. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 3. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, mieszkańcy Rzeszowa, Podkarpacia, członkowie Prawa i Sprawiedliwości i sympatycy. W imieniu władz Prawa i Sprawiedliwości i członków Prawa i Sprawiedliwości witam Państwa serdecznie na tej dzisiejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.
Cieszę się bardzo, że mogę powitać i powitać w imieniu własnym, ale powitać także w imieniu pana marszałka Marka Kuchcińskiego, któremu obowiązki nie pozwoliły na dzisiejszy udział w naszej konwencji. Proszę państwa, kampania powoli dobiega końca. Odbyliśmy setki spotkań w powiatach, w gminach, w wioskach, także nawet w parafiach. Prowadzimy zajęcia w Podkarpackiej Akademii Samorządowej. Przygotowaliśmy program dla Prawa i Sprawiedliwości na poziomie województwa podkarpackiego. Także powstał on w poszczególnych powiatach i gminach. Zgłosiliśmy ponad prawie 25 tysięcy kandydatów do wszystkich rodzajów samorządu, do sejmiku, do kandydatów do miast na prawach powiatu oraz powiatów, kandydatów do miast i gmin i oczywiście kandydatów na prezydentów. Zgłosiliśmy kandydatów na wójtów i burmistrzów. Jesteśmy formacją, która najwięcej tych osób, tych naszych kandydatów zgłosiła w tych wyborach. Tak jak powiedziałem, jest to liczba 25 tysięcy. Proszę państwa, praca w samorządzie to troska o nasze codzienne lokalne sprawy, o przyszłość naszych miast, wsi, o przyszłość naszych rodzin. Codziennie wsłuchujemy się w te problemy i w te sprawy jako Prawo i Sprawiedliwość. Dzięki temu wiemy, co zrobić, wiemy, co trzeba zrealizować i jakie projekty wdrożyć na Podkarpaciu, aby nam oczywiście żyło się lepiej i rozwój gospodarczy następował bardzo dynamicznie. Mamy program Prawa i Sprawiedliwości na poziomie kraju, mamy program na poziomie województwa podkarpackiego i także w powiatach i gminach. Stworzymy wokół lotniska w Jasionce nowoczesne centrum logistyczne. Centrum logistyczne, które będzie swoistą bramą do Europy Środkowej i Wschodniej. To ogromny impuls rozwojowy, który przed nami stoi. To naprawdę bardzo dużo, można powiedzieć, tysiące nowych miejsc pracy. Otworzymy nasze województwo na południową jego część. Otworzymy nasze województwo także na południe Europy. Walczymy o budowę drogi ekspresowej S19. Do tego jest wreszcie konieczne dokończenie autostrady. Właściwe i sprawne wjazdy i zjazdy. Musimy o to walczyć. Musi być pełne skomunikowanie każdego miejsca w Podkarpaciu właśnie z autostradą, właśnie z drogą ekspresową S19. Będziemy dążyli do modernizacji infrastruktury kolejowej. Chcemy otworzyć nasze województwo w północnej części na szybki i sprawny dojazd drogą kolejową do Warszawy. Jesteśmy ostatnim województwem, które nie posiada bezpośredniego połączenia komunikacją kolejową do Warszawy. Tym strategicznym projektom, tym projektom związanym z infrastrukturą musi także towarzyszyć rozwój edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego. Musi następować poprawa sytuacji w ochronie zdrowia. Musimy tworzyć miejsca pracy także na wsi, na obszarach wiejskich. Musimy realizować wielką politykę uprzemysłowienia naszego województwa. Musimy tworzyć miejsca pracy w przemyśle, które są trwale związane z tym miejscem. Musimy tworzyć takie miejsca, które cechują się innowacjami, które cechują się nowoczesnymi technologiami, materiałami, tam gdzie tworzone są biura konstrukcyjne, gdzie tworzone są prototypy, gdzie tworzone są laboratoria i jednostki badawczo-rozwojowego. Szanowni państwo, samorząd województwa podkarpackiego będzie miał w tej nowej perspektywie finansowej do wykorzystania 2,5 miliarda euro. To jest ponad 10 miliardów złotych. To oczywiście wielka szansa, ale i także wielka odpowiedzialność. Ten nasz program będziemy właśnie realizowali, wykorzystując środki budżetowe, środki budżetu państwa i także oczywiście środki Unii Europejskiej. My oczywiście słuchamy Polaków, słuchamy mieszkańców Podkarpacia, dlatego prosimy o powierzenie nam tych spraw na następne kadencje. Prosimy, aby Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w tych wyborach w województwie podkarpackim i w samorządzie województwa podkarpackiego, w powiatach, w miastach, w gminach, żeby nasi kandydaci zwyciężyli na wójtów, na burmistrzów i także na prezydentów miast województwa podkarpackiego. Proszę państwa, te wielkie zadania i myślę wielkie wyzwania i tą wielką odpowiedzialność, o którą prosimy, żeby powierzyć Prawo i Sprawiedliwości na tą nową kadencję samorządu województwa podkarpackiego, chcę realizować ze zgłoszonymi 66 kandydatami. W okręgu numer 1 Wojciech Buczak, reprezentujący Solidarność. Zapraszam serdecznie wszystkich kandydatów na scenę. Ewa Lieniart, Stanisław Kruczek, Mieczysław Miazga, Stanisław Bartnik, Beata Korzak, Jerzy Cypryś, Jan Domarski, Zbigniew Kuźniar, Halina Cygan, Jerzy Paul, Wiesław Dronka,
Małgorzata Tłoczyńska-Lekacz, Jacek Kotula, Marian Trojnar, Krystyna Wróblewska, to jest okręg numer 1. Zapraszam serdecznie Państwa. W okręgu numer 2 jestem liderem listy. Ze mną też kandyduje Stefan Bieszczad, Czesław Łączak, Leszek Midura, Wacław Szary, Małgorzata Rauch, Fryderyk Kapinos, Lucja Bielec, Teresa Guzy, Elżbieta Mika, Jacek Magdoń, Anna Kantor-Kilian. Zapraszam serdecznie. W okręgu numer 3 prowadzący to dzisiejsze spotkanie Lucjusz Nadbereżny, pani Ewa Draust, Andrzej Kaczmarek, Bogdan Romaniuk, Lidia Błądek, Tadeusz Frączek, Genowefa Samołyk, Jan Pyrkosz, Marek Mazur, Monika Hara-Pałkowska. Zapraszam serdecznie. Listę, proszę Państwa, w okręgu numer 4 otwiera prowadząca to dzisiejsze spotkanie pani Anna Schmidt, Lucjan Kuźniar, Andrzej Ćwierz, Krzysztof Majcher, Janusz Magoń, Anna Huk, Stanisław Bajda, Teresa Pamuła, Barbara Krajewska, Małgorzata Dachnowicz, Jarosław Brękacz i Andrzej Wyczawski. Zapraszamy serdecznie. Okręg numer 5 reprezentuje pan marszałek Tadeusz Pióro, Maria Kurowska, Adam Drost, Dorota Chilik, Wojciech Zając, Władysław Turek, Ewa Sudą, Jerzy Borcz, Adam Śnieżek, Krystyna Krygowska, Bernard Baran, Anna Ruchlewicz, Adam Berkowicz, Ewa Baranowska, Wacław Chrzanowski i Rafał Gurzowski. Z tą, proszę Państwa, drużyną chcemy wygrać wybory do samorządu województwa podkarpackiego. Bardzo Państwa prosimy o głos na Prawo i Sprawiedliwość, o głos na tych kandydatów w wyborach do samorządu województwa podkarpackiego. Ludzie pytają mnie często, po co nam samorząd? Odpowiadam, spójrzmy dookoła. Tak zmieniamy Podkarpacie. Jest coraz piękniej i nowocześniej, ale wciąż nie brakuje wyzwań, codziennych, lokalnych spraw. To ważne, komu je powierzymy. Jako inżynier i związkowiec nie godzę się na to, aby młodzi ludzie po studiach lądowali na bezrobociu. Musimy to zmienić. Będę wspierał rozwój innowacyjnego przemysłu, bo tam powstają atrakcyjne, nowoczesne miejsca pracy. Północne Podkarpacie potrzebuje ważnych inwestycji infrastrukturalnych, które zmienią gospodarczo nasz region. Potrzebujemy odważnego głosu młodego pokolenia, które chce tutaj pracować, zakładać rodziny i rozwijać się. Będę zabiegać o wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które najbardziej potrzebują wsparcia. Mamy prawo być dumni z naszego podkarpackiego dziedzictwa. Ponad 50 gmin z województwa podkarpackiego czeka na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. W naszych szpitalach przybywa nowoczesnego sprzętu, ale potrzeby są wciąż ogromne. Takie stawiam sobie zadania na najbliższe 4 lata. Samorząd to troska o ludzi. Potrafimy ich słuchać. Nie boimy się ciężkiej pracy. Jesteśmy skuteczni. Razem zmienimy Podkarpacie. Prawo i Sprawiedliwość. Słuchać Polaków. Zmieniać Polskę. Serdecznie dziękujemy naszej drużynie do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Dziękujemy. Dla społeczeństwa województwa podkarpackiego konieczny jest bardzo szybki i dynamiczny rozwój. Prawo i Sprawiedliwość i jego kandydaci ten rozwój zapewniają. W 2010 roku wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Wygrana nie dała jednak liczby mandatów potrzebnej do ustanowienia zarządu. Ustanowiono go natomiast w wyniku trójporozumienia trzech przegranych partii PO, PSL i SLD. Nowa władza szybko jednak pokazała, według jakich standardów działa i w wyniku afery korupcyjnej odwołany został marszałek województwa. Afera doprowadziła do wstrzymania środków pomocowych przez Komisję Europejską, a także do zmiany zarządu. Marszałkiem województwa został senator Prawa i Sprawiedliwości Władysław Ortyl. Zarząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do odblokowania środków pomocowych i szybko dołączyliśmy do województw najlepiej wydających środki europejskie. Uczciwy i skuteczny samorząd. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 3. Słuchać i służyć to zadanie samorządowców Prawa i Sprawiedliwości.
umiemy być blisko ludzi, słuchać i pomagać. 16 listopada będzie okazja dla dokonania dobrej zmiany w polskich samorządach. Proszę i zachęcam do udziału w wyborach i do głosowania na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Zacznijmy razem zmieniać Polskę. Słuchać Polaków, zmieniać Polskę. Prawo i Sprawiedliwość, lista numer 3. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiamy tutaj z Podkarpacia również wszystkich tych, którzy oglądają naszą konwencję wyborczą za pośrednictwem internetu. Serdecznie pozdrawiamy z pięknego Podkarpacia. A znajdujemy się, Szanowni Państwo, w stolicy naszego województwa, w Rzeszowie. I dzisiaj Rzeszów, jako stolica tak wspaniałego województwa, potrzebuje dobrego, sprawnego gospodarza, który nie będzie dzielił, a będzie łączył, który będzie budował mosty współpracy. I zanim zaprosimy naszego kandydata, poprosimy o krótki film. Rzeszów. Czas na zmiany. Szanowni Państwo, kandyduję na prezydenta miasta Rzeszowa, aby zmienić styl zarządzania miastem na demokratyczny, z poszanowaniem głosu mieszkańców. Po 12 latach remontów czas na nowe, strategiczne inwestycje, które podkreślą metropolitalną funkcję Rzeszowa. Za prezydentury Andrzeja Szlachty w Rzeszowie wybudowano most Narutowicza i most Zamkowy. Powstała hala na Podpromiu, będąca trampoliną sukcesów siatkarzy. Wybudowano nowoczesne gimnazjum z halami sportowymi i basenem. Powstała podziemna trasa turystyczna z historyczną studnią, jak również Muzeum Historii i Teatr Maska. Wyremontowano wiadukty, most lwowski i wiele ulic. Przy wsparciu miasta powstał Uniwersytet Rzeszowski. Szanowni Państwo, proponujemy budowę nowoczesnej dzielnicy Rzeszowa, rzeszowskiego City na Staromieściu przy obwodnicy północnej. Zintegrowany zespół dworcowy z tunelem pod torami. Szybkie, cichobieżne tramwaje. Interaktywne Centrum Wiedzy dla Młodzieży. Akademickie Centrum Kultury dla tysięcy studentów. Rozbudowę Parku Papieskiego o miniatury świątyń z całego świata, komercyjną budowę akwaparku i nowoczesnego parku rozrywki Resoland. Proszę o zaufanie i poparcie. Andrzej Szlachta, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta Rzeszowa. Czas na zmiany w Rzeszowie. Zapraszamy do nas posła Andrzeja Szlachtę. Szanowni goście, przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości, samorządowcy, mieszkańcy Rzeszowa i całego województwa podkarpackiego. Pan marszałek Władysław Ortyl przedstawił program budowy nowoczesnego województwa podkarpackiego. Siłę tego województwa chcemy wzmocnić silną stolicą, miastem Rzeszowem. Dlatego po 12 latach rządów lewicowo-liberalnych proponujemy rządy Prawa i Sprawiedliwości z naszymi koalicjantami. Chcemy, aby Rzeszów tworzył, kreował funkcje metropolitalne, jak przystało na stolicę województwa. Po okresie 12-letnich remontów, modernizacji proponujemy nowoczesne obiekty, nowoczesne dzielnice, obiekty sportowe, szkoły. Chcemy zmienić styl zarządzania miastem z tego autorytarnego, arbitralnego na demokratyczny, z poszanowaniem głosu mieszkańców. Chcemy służyć miastu, chcemy służyć mieszkańcom, chcemy słuchać mieszkańców. Chcemy zakończyć trwające od wielu lat wojny graniczne. Chcemy współpracować z sąsiednimi gminami w ramach aglomeracji rzeszowskiej. Kilka dni temu podpisaliśmy z panem starostą powiatu rzeszowskiego, z burmistrzami, z kandydatami na wójtów porozumienie. Chcemy w zgodzie budować silną aglomerację rzeszowską, realizować wspólne zadania, bo o tym mówi
nowa perspektywa Unii Europejskiej. Właśnie poprzez wspólne projekty możemy lepiej, szybciej i więcej pozyskać środków w ramach rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego. Chcemy zaproponować mieszkańcom Rzeszowa nowoczesną edukację, pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez stworzenie bogatego programu socjalnego. Przez zgodę budujemy współpracę między samorządami. Zgoda buduje. Liczymy na poparcie, liczymy na zwycięstwo. Chcemy mieć większość w Radzie i kierować miastem nowocześnie. Liczymy na poparcie. Za to już dziękuję. Szanowni Państwo, teraz zapraszam do zabrania głosu jednego z naszych szczególnych gości, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, pana Piotra Dudę. Wielkie brawa. Słuchać Polaków, zmieniać Polskę. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 3. Dobry wieczór Państwu, panie marszałku. Drodzy koledzy przewodniczący, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, drodzy członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Na początku pozwólcie, że bardzo podziękuję mojemu przewodniczącemu Wojtkowi za zaproszenie na te dzisiejsze wspaniałe spotkanie, na tą konwencję, która jest zamknięciem kampanii wyborczej do samorządu na ziemi podkarpackiej. Kampania finiszuje, ale tak faktycznie nigdy nie powinna się kończyć ani rozpoczynać, bo kampania to 4 lata ciężkiej pracy samorządowców, a także rozliczanie ich z ich obietnic, bo do tego mają prawo i obowiązek mieszkańcy. Moja wizyta w ostatnich 3 tygodni jest na Podkarpaciu po raz drugi. 2,5 tygodnia temu byłem z moimi współpracownikami, a także samorządowcami, którzy obecnie są tutaj dzisiaj na sali, i parlamentarzystami przed fabryką wagonów w Gniewczynie, tam gdzie przeżywają pracownicy tragedię. Bo nie może być nic gorszego dla pracownika, jak meldować się codziennie w pracy, wykonywać ciężko pracę i nie otrzymywać za to wynagrodzenia. Tak zniszczyli ten zakład pracy Słowacy, kapitał słowacki. Ale myśmy dali słowo przed tą fabryką. I parlamentarzyści, i samorządowcy, i my, działacze Solidarności, że tych ludzi tak nie zostawimy. I to nie jest tylko kwestia, aby ci pracownicy otrzymali zaległe wynagrodzenia. To jest także kwestia tych miejsc pracy, bo wiem doskonale, jak tu na Podkarpaciu szanuje się pracę, jakie jest przywiązanie do pracy, jakie jest przywiązanie do wartości. Dlatego z tego miejsca, jako przewodniczący Solidarności, tym ludziom, którzy na pewno to wystąpienie oglądają, albo im przekażecie, że my ich nie zostawimy. I wiem doskonale, że wspólnie obronimy te prawie 600 miejsc pracy, a tym samym wiele rodzin, które w tej chwili przeżywają tragedię. Wielu dziennikarzy zadaje mi pytania: panie przewodniczący, dlaczego tak Solidarność angażuje się w wybory samorządowe? Odpowiadam krótko, bo Polska samorządowa to jest dziecko NSZZ Solidarność.
33 lata temu na pierwszym zjeździe krajowym, oprócz przesłania do narodów Europy Wschodniej, które przygotowali i przegłosowali delegaci pierwszego zjazdu, także w uchwale programowej bardzo wiele miejsca poświęcono właśnie Polsce samorządowej. Mówiono wręcz o ludowładztwie, o kontroli, o wyborze władzy na poziomie samorządowym. Dlatego tu nie może i nie zabraknie solidarności. Bardzo dziękuję z tego miejsca. Jestem z tego dumny, że tak wielu członków Solidarności odpowiedziało na mój apel i bierze czynny udział w kampanii wyborczej do samorządu, aktywnie uczestnicząc w wszystkich działaniach, a także kandydując do władz samorządowych szczebla gminnego, powiatowego, a także wojewódzkiego. Z tego jestem bardzo dumny i wam za to bardzo dziękuję, bo tu są nasze małe ojczyzny i tu musimy, być jako związkowcy Solidarności. Zawsze to powtarzam, na każdym szczeblu, czy to samorządowym, czy krajowym, władza jest po to, aby służyć społeczeństwu, a nie działać przeciwko społeczeństwu. A mieliśmy w ostatnich latach tego przykłady. Chociażby przykład walki o wiek emerytalny i referendum w sprawie wieku emerytalnego. To jest nauczka dla rządzących, że my jako społeczeństwo pamiętamy i będziemy rozliczać tych wszystkich ludzi i tych wszystkich posłów, którzy dzisiaj chcą się ukryć i kandydują do samorządu. Tych właśnie, którzy głosowali przeciwko wielu milionom ludzi, którzy podpisali się pod wnioskami o referendum w sprawie wieku emerytalnego, o referendum w sprawie sześciolatków i wiele bardzo ważnych inicjatyw obywatelskich zabili. My im tego nie zapomnimy. Moi drodzy, ale dzisiaj jestem tutaj w szczególnej roli. Jestem tutaj oddelegowany przez najwyższą władzę w Związku Zawodowym Solidarność, jakim jest Krajowy Zjazd Delegatów. Bo mówimy tu dzisiaj o wyborach samorządowych. Przed chwilą stali tutaj na scenie kandydaci, którzy aspirują do wyboru ich na funkcje w władzach samorządowych. Ale chciałbym z tego miejsca powiedzieć, że to województwo, ta ziemia podkarpacka zasługuje na dobrego gospodarza i takiego gospodarza ma. Jest nim pan marszałek Władysław Ortyl. Człowiek, który się nie zmienia. Członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność od samego początku, czyli od roku 1980. Przewodniczący Komisji Zakładowej w Zakładach Lotniczych Mielec. Także człowiek, który zakładał Krajową Sekcję Przemysłu Lotniczego NSZZ Solidarność. Ale co najważniejsze, człowiek, który się nie zmienia, niezależnie od tego, jakie pełni funkcje, jakie pełnił w związku, jakie później pełnił funkcje w naszym kraju, będąc posłem, będąc marszałkiem województwa, zawsze widzi człowieka. I za to, panie marszałku, w imieniu Krajowego Zjazdu bardzo dziękuję. Ale żeby się nie kończyło tylko na podziękowaniach, Związek Zawodowy Solidarność ofiarowuje panu to, co ma najcenniejsze, czyli tytuł zasłużony dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. To wyróżnienie To wyróżnienie
otrzymali między innymi Ojciec Święty Jan Paweł II, a także świętej pamięci profesor prezydent Lech Kaczyński. Panie Marszałku, w imieniu Krajowego Zjazdu Delegatów chciałbym panu wręczyć te wyróżnienie i powiedzieć tak po naszemu, po śląsku. Chłopie, nie zmieniaj się i rób tak dalej. Dziękuję bardzo. A wszystkim kandydatom oczywiście wygranych wyborów trzymam kciuki z całego serca. Dziękuję serdecznie panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja w swojej karierze zawodowej, politycznej, związkowej wszystko rozpoczynałem od Solidarności. Bardzo serdecznie dziękuję, że kiedyś do tej Solidarności przystąpiłem, że mogłem się kierować jej zasadami, a dziś, że mogę pracować i także być członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję. Panu marszałkowi Ortylowi serdecznie gratulujemy, a panu przewodniczącemu Dudzie dziękujemy za to, że Solidarność jest z nami, bo dzisiaj w samorządach potrzebujemy właśnie ducha Solidarności, kiedy nie ma rządu, który jest partnerem do rozmów, do dialogu społecznego. My ten dialog będziemy prowadzić w samorządach i dzisiaj Polska, samorząd, województwo podkarpackie potrzebuje Solidarności. Ale potrzebujemy również jedności. I dzisiaj jedność na prawicy, jedność w polskim obozie patriotycznym jest już faktem. Pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości udało się zjednoczyć wiele środowisk patriotycznych, prawicowych. Dzisiaj witamy i zapraszamy na scenę jednego z liderów, lidera Solidarnej Polski, pana Zbigniewa Ziobro. Słuchać Polaków, zmieniać Polskę. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 3. Dzień dobry państwu. Ogromnie cieszę się, że mogę tutaj być razem z wami. Razem z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Razem z Jarosławem Gowinem, liderem Polski Razem. Razem z Piotrem Dudą, szefem Solidarności. By pokazać, że dla nas na pierwszym miejscu i na pierwszym planie jest Polska i ta odpowiedzialność, wspólna odpowiedzialność za nasz kraj, za naszą ojczyznę każe iść nam razem ku zwycięstwu. Jestem przekonany, że to jest marsz ku zwycięstwu. Ale idąc razem, musimy też dbać o to, aby standardy polskiej polityki były jak najwyższe. Zwłaszcza gdy patrzymy na tą dzisiejszą władzę. Zwłaszcza gdy krytycznym okiem patrzymy na rozmaite nieprawidłowości, afery, które z tą władzą na co dzień niemal są związane. Tutaj Podkarpacie przeżywało aferę marszałka Karapyty, marszałka PO i PSL. Ale w kraju, można powiedzieć, nieustannie dowiadujemy się o kolejnych aferach, które spoczywają na barkach tej władzy, za które odpowiadają ludzie władzy PO-PSL i zwykle ci ludzie są chronieni. Jakże inaczej zachował się prezes największej opozycyjnej partii Prawa i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński, kiedy wyszły na jaw zachowania niegodne, niewłaściwe, nie dające się niczym usprawiedliwić, zasługujące na stanowcze i zdecydowane działanie. Jakże inaczej od tego, co uczyniła koalicja rządowa w sprawie choćby Elewaru,
spółki przeznaczonej do tego, aby zajmować się przechowywaniem, magazynowaniem zboża i surowców rolniczych. Ta spółka trafiła na nadzorców takich jak pan minister Sawicki, ówczesny i dzisiejszy znowu minister rolnictwa, i stała się tak naprawdę wielkim biurem podróży. Nominat, człowiek zaufany pana ministra Sawickiego, można powiedzieć, zwiedził świat wzdłuż i wszerz za pieniądze podatników. Był w Japonii, był w Brazylii, był w Wietnamie, był w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, nawet na ziemi arabskiej. Pytanie, gdzie on nie był? I pytanie, jaki to miało związek z magazynowaniem, przechowywaniem zbóż? Jaki? Otóż ktoś mówi, szukał zboża. Pewnie tak, pewnie szukał, ale chyba przygód i tanich i łatwych wrażeń na koszt podatnika. I tu rodzi się pytanie, jakie standardy, jaka była reakcja, jak zachowywała się władza za to odpowiedzialna? Dziś znowu człowiek, który mianował tych ludzi, który bierze za to pełną polityczną odpowiedzialność, jest ministrem rolnictwa. I znowu ten człowiek obraża polskich rolników, nazywając ich tak, jak wszyscy mieliśmy okazję słyszeć, wyzywając ich w zasadzie, wskazując, że on szanuje biznesmenów, a nie frajerów, czyli rolników. Musimy powiedzieć sobie jasno, że tu jest istota rzeczy w reakcji na patologię. Z jednej strony mamy przykład działania największej partii opozycyjnej, stanowczy, zdecydowany i pryncypialny. Z drugiej strony rozmywanie sprawy i ukrywanie i zamiatanie pod dywan, liczenie, że czas będzie działał na korzyść cwaniaków i kombinatorów. A przecież to te same publiczne pieniądze, pieniądze podatników. I mamy standardy mediów, które w finale kampanii wyborczej tak bardzo skoncentrowały się na godnej potępienia postawie trzech byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ale całkowicie nabrały wody w usta wtedy, kiedy pytamy o odpowiedzialność ludzi związanych choćby z spółką Elewarr. Kiedy pytamy o reakcję Donalda Tuska i kierownictwa Platformy Obywatelskiej wobec specjalistów zegarków, o drogich zegarków, bardzo drogich zegarków pana ministra Nowaka. Kiedy pytamy, jak oni reagują, to otrzymujemy odpowiedź o standardach w polskiej polityce. Z jednej strony pryncypialna, stanowcza postawa, z drugiej strony rozmywanie sprawy i chowanie afer pod dywan. I na tym polega różnica jakości w polskiej polityce. Dlatego warto stawiać na szeroki blok prawicy, bo oznacza on wprowadzenie do polskiej polityki wysokich standardów etycznych i moralnych. I tego dzisiaj w Polsce potrzeba. Potrzeba w samorządach, ale potrzeba też władzy centralnej. Dziś stoimy przed szansą zmian na lepsze w polskich samorządach. To te nasze małe ojczyzny. Bardzo wam wszystkim życzę, wszystkim, którzy aspirujecie tutaj na Podkarpaciu do tej ważnej publicznej roli, aby powierzone wam zaufanie zostało w sposób godny wykorzystane, uczciwie, rzetelnie, na rzecz mieszkańców tej ziemi, ziemi podkarpackiej. Wszystkiego co najlepsze. Idziemy razem, razem do zwycięstwa. W całej Polsce, od Podkarpacia począwszy, przez Małopolskę, krok po kroku, aż przyjdzie czas też na Warszawę. Wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wystąpienie. Szanowni Państwo, jest dzisiaj wśród nas drugi ważny koalicjant, partner polityczny, prezes Polski Razem, pan Jarosław Gowin. Zapraszam serdecznie. Słuchać Polaków, zmieniać Polskę. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 3. Drodzy przyjaciele, ja nie wiem, czy pani wie, że ja jestem u siebie, bo jestem z Podkarpacia i jestem z tego bardzo dumny. Być może są tutaj na sali moi koledzy z Czarnych Jasło, albo moi konkurenci ze Stali Rzeszów, z Resowi. Pamiętam, raz było 5-1. Nie wiem, czy pan marszałek Ortl nie był tak jak dzisiaj, jest ostoją całego województwa podkarpackiego. Czy nie wiem, czy pan, panie marszałku, nie był przypadkiem ostoją Stali Mielec, która wtedy no, rzeczywiście była najlepszym zespołem w Polsce. I my też jesteśmy najlepszym zespołem w Polsce.
Podkarpacie to nie jest tylko region. Podkarpacie to jest pewna kategoria kulturowa. To jest pewna wspólnota wartości. To właśnie stąd, z tej ziemi, od moich rodziców, od moich dziadów, od moich sąsiadów, od moich przyjaciół, przejąłem to, co pomaga mi w życiu i to, co może pomóc w życiu każdemu Polakowi. To przywiązanie do paru prostych, tradycyjnych wartości, którymi Polacy żyją od pokoleń. Podkarpacie to jest przywiązanie do wiary. Podkarpacie to jest przywiązanie do rodziny. Podkarpacie to jest przywiązanie do Polski. I Podkarpacie to jest wreszcie gotowość na ciężką pracę. Pracę nie tylko dla siebie, nie tylko dla swojej rodziny. Pracę dla całej Polski. I taką pracę będziemy wykonywać jeszcze przez dwa najbliższe dni. Bo podróżując po Polsce, wszędzie spotykam ludzi, miliony ludzi, którzy chcą zmian. Miliony Polaków chcą dobrych zmian. I jednocześnie często ci sami ludzie nie mają nadziei na te zmiany. Przestali wierzyć, że te zmiany są możliwe. Naszym zadaniem, zadaniem obozu Zjednoczonej Wielkiej Prawicy jest przywrócenie Polakom nadziei na to, że mogą żyć w państwie, z którego są dumni. W państwie, które buduje nasze poczucie godności, które buduje dobrobyt obywateli. To zadanie musi być wykonane w pierwszej kolejności przez nas, ludzi Podkarpacia. Dlatego gorąco proszę każdego z was i jednocześnie sam deklaruję, że przez te najbliższe dwa dni, to już jest naprawdę niewiele, jesteśmy na finiszu, wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale wykrzeszemy z siebie jeszcze maksimum wiary, maksimum energii, maksimum determinacji. Wygramy wybory tutaj na Podkarpaciu, przejmiemy władzę i to będzie pierwszy krok w marszu obozu Wielkiej Prawicy do zwycięstwa i rządzenia Polską. Dziękuję wam bardzo. Szanowni Państwo, pragnę powitać i zaprosić do zabrania głosu gościa szczególnego, premiera polskiego rządu w latach 2005-2007, naszego lidera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy mamy nadzieję już za rok przyszłego premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Jarosława Kaczyńskiego. Wielkie brawa! Słuchać Polaków, zmieniać Polskę. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 3. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję, siadajcie Państwo, dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, jesteśmy na ziemi podkarpackiej, ziemi szczególnej, ziemi bliskiej i Prawu i Sprawiedliwości, nie osobiście, ziemi, która jest szczególna dlatego, że tu to wszystko, co stanowi polską tradycję, polskie wartości jest przeżywane szczególnie mocno. I to jest wielka siła. To jest wielka siła, z której powinna czerpać ta ziemia, z której powinna czerpać także cała Polska. Był taki czas, czas naszych rządów w latach 2005-2007, kiedy docenialiśmy tą niezwykłą wartość. Docenialiśmy to, że tu można stworzyć, mówiłem już o tym dzisiaj w Jarosławiu, polską Bawarię. To znaczy taką część kraju, która dzięki szczególnie mocnemu związkowi z wartościami jest jednocześnie w czołówce postępu. Idzie szczególnie szybko do przodu, rozwija się. I jak Bawaria, która kiedyś była najbiedniejsza w Niemczech, w
końcu wychodzi na pierwsze miejsce. Bo dziś Bawaria to najbogatsza część Niemiec i najlepiej zorganizowana. Takie szanse, szanowni państwo, były i są na przyszłość. Ale niestety w ostatnich latach te szanse były zaprzepaszczane. Były zaprzepaszczane, bo z tego bochna chleba, który otrzymywaliśmy także dzięki środkom europejskim, to, co przypadało na tą ziemię, było zbyt małe. My chcieliśmy w ramach naszego projektu polityki zrównoważonego rozwoju, by ta część była duża, większa niż dla innych. Dlatego, że tu poziom zamożności jest niższy i dlatego, że tu są właśnie szczególnie wielkie szanse rozwoju. Przecież to tutaj powstał Centralny Okręg Przemysłowy. To znakomite przedsięwzięcie naszych dziadów i ojców. To tu jest wielka tradycja pracy w przemyśle. To tu jest, szanowni państwo, Dolina Lotnicza. Tu naprawdę można szybko iść do przodu. Tylko trzeba patrzeć na świat w sposób nieco bardziej przenikliwy i można powiedzieć nieco bardziej subtelny i skomplikowany niż ci, którzy dzisiaj Polską rządzą i którzy próbują się odwoływać tylko do wzorów obcych. I to do złych wzorów. Takim złym wzorem jest koncepcja rozwoju metropolitalnego, stawiająca na te miejsca, które są najbardziej już w tej chwili w Polsce rozwinięte i tam koncentrująca wysiłek i środki finansowe. I w związku z tym odbierająca tym, którzy mają w tej chwili gorzej. To nie są czcze słowa. Przecież po dojściu do władzy nowej koalicji w 2007 roku liczne inwestycje, które miały być przeprowadzone na tej ziemi, zostały wycofane, zawieszone, odłożone w czasie albo w ogóle po prostu zniknęły. To naprawdę była decyzja fatalna, ale to jest decyzja, którą będzie można jeszcze zmienić. Będzie można jeszcze zmienić. Ja jestem przekonany, że przyjdzie czas Podkarpacia i całej Małopolski. Przyjdzie czas. Na wykorzystanie waszej szansy. Tej szansy, która tkwi w was, w tutejszej kulturze. Jeszcze raz to powtórzę, w sile tradycji, która tutaj jest ciągle tak mocna właśnie. Ale nie dość na tym, że te złe decyzje były podejmowane w odniesieniu w szczególności do środków europejskich. Mamy dzisiaj nowe sytuacje, które niepokoją, bardzo niepokoją i które mają liczne aspekty, także te odnoszące się do Polski jako całości. Chcę mówić w tym momencie o sprawie, o której dzisiaj rozmawiałem z działaczami Solidarności, sprawie naprawdę niesłychanie ważnej. To kwestia przetargu na polskie helikoptery, te, które mają uzupełnić siły naszej armii. Jest takie pytanie, jakie to mają być helikoptery. Tu na tej ziemi są produkowane helikoptery najwyższej światowej klasy w Mielcu. Są i mogą być podstawą tej uderzeniowej siły, ale przetarg został tak skonstruowany, a w każdym razie tak go zmieniono, jeżeli chodzi o warunki w ostatnim czasie, bo dopiero w maju tego roku, że w gruncie rzeczy ta firma, która je produkuje, czyli Sikorski, ta jego polska część, nie ma szans. Ale Świdnik też nie ma szans, bo helikoptery ze Świdnika też reprezentują bardzo wysokie wartości. Czyli Polska Dolina Lotnicza traci ogromną szansę, bo to są zamówienia na wiele, wiele miliardów złotych. To nie są jakieś drobne sprawy. I to jest, proszę państwa, coś, co się powtarza. Ja o tym w tej kampanii ciągle mówię.
Autobusy z Solarisa są sprzedawane na całym świecie, a w Polsce, w Warszawie zamówiono z Chin. Pociągi z PESY funkcjonują też na całym świecie, a do Polski ściągnięto za ogromne pieniądze Pendolino. Proszę pamiętać, że helikoptery z Mielca są też tańsze od tych, na które został wyraźnie ustawiony przetarg. Został ustawiony w imię pewnej bardzo złej, bardzo niemądrej, szkodliwej, w szczególności dzisiaj szkodliwej polityki. To jest polityka, która przyjmuje jako założenie niepodważalne, że kupować broń musimy w Europie. Nie, proszę Państwa, jedynym państwem, które jest dla nas realnym sojusznikiem, takim, którym może nas rzeczywiście obronić, są Stany Zjednoczone. To jest fakt. I ta decyzja, ten sposób podejścia uderza nie tylko w nasze interesy ekonomiczne, nie tylko w szansę rozwoju tej ziemi, nie tylko w te koszta, które będziemy musieli zapłacić. To uderza także w nasze interesy strategiczne. To jest decyzja po prostu karygodna. Będziemy się jej przeciwstawiać. Chciałem Państwu tutaj zapowiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby ta decyzja nie została przeprowadzona. Żeby przetarg był uczciwy. Żeby wygrali ci, którzy reprezentują polski przemysł i którzy reprezentują warunki najlepsze dla Polski. Przy uwzględnieniu wszystkich aspektów. Jest jeszcze jedna sprawa, o której nie sposób nie mówić. Choć mówię o niej także tu w Rzeszowie już od wielu, wielu lat. To jest sprawa S-19. S-19 to jest szansa dla ziem wschodnich. To jest szansa na to, żeby ziemie wschodnie mogły rozwijać się gospodarczo. To jest możliwość połączenia naszych ziem wschodnich z południową Europą. To jest szansa na stworzenie w Europie nowej osi strategicznej. To jest szansa na lepszą sytuację strategiczną Polski. I ta szansa ciągle nie jest wykorzystywana. S-19 w całości nie jest wpisana do projektów, do planów. Tak, proszę Państwa, też nie może być. Powtarzam, to jest cios dla tej ziemi, ale to jest też cios dla Polski jako całości. I też przeciwko temu trzeba protestować. I mogę zapowiedzieć tutaj z pełną odpowiedzialnością, że jeżeli przejmiemy władzę w następnej kadencji, a już to nieodległy czas, jeszcze tylko 10 miesięcy, to z całą pewnością te decyzje zmienimy. Ale chciałem powiedzieć także parę słów o jeszcze jednej sprawie. Tutaj mieliśmy do niedawna władzę bardzo szczególną i do dziś dnia mamy bardzo szczególną sytuację. Był tutaj marszałek, który otrzymał, jak już wiemy, wiele zarzutów karnych. Ludzie z nieporównanie lżejszymi zarzutami są w więzieniach, w aresztach, oczekują na procesy. On sobie spokojnie chodzi po Rzeszowie, jest ciągle radnym wojewódzkim, chyba się nie mylę. Jeszcze potrafi grozić procesom tym, którzy mu to przypominają. Przypominają mu jego sytuację. I to jest rzecz naprawdę niesłychana. Niesłychana. Dobrze, że mamy tutaj nową władzę, nowego marszałka. I jestem przekonany, że po tych wyborach ten marszałek pozostanie tylko w lepszej niż dziś sytuacji, bo z mocną większością, którą stworzą trzy koalicyjne partie, tej naszej koalicji. Jej przedstawiciele tutaj przemawiali przede mną. Powtarzam, jestem głęboko przekonany, że pan Władysław Ortyl będzie kontynuował swoją misję oczyszczenia tutejszych struktur i wykorzystywania wszystkich szans, jakie mają władze wojewódzkie, władze marszałkowskie na Podkarpaciu. Chociaż nie wiem, proszę Państwa, czy nie zabierzemy go do Warszawy, ale wtedy znajdziemy może kogoś innego.
I chciałem powiedzieć także, że naprawdę dość już w Rzeszowie tych rządów mocno już zaśniedziałych. Naprawdę. Ja wiem, że pan Ferenc podobno o 7 rano już przechadza się po mieście i pokazuje, gdzie sprzątać, czy kwiaty sadzi, ale to naprawdę nie wystarczy. Trzeba czegoś więcej i naprawdę nasz kandydat, pan Szlachta, reprezentuje to więcej i walczy to zaciekle o zmianę od długiego czasu. I potrafi być w tej walce bardzo zdecydowany, jednoznaczny, mimo że nie jest to walka łatwa. Wiem o tym. Wiem o tym, że będzie gwarantował to, czego z całą pewnością nie było we władzach marszałkowskich. Mam nadzieję, że jest we władzach miejskich, bo nie mam podstawy, żeby sądzić inaczej. Ale pan prezydent, mam nadzieję, już niedługo będzie to gwarantował lepiej niż obecny prezydent. To znaczy uczciwość, pełna uczciwość. Prawo i Sprawiedliwość jest partią uczciwości, wysokich standardów. Ale jeśli o tym mówię, to nie mogę także, i wybaczcie mi to państwo, nie wspomnieć kilku słów o moim rodzinnym mieście, o Warszawie. Otóż w Warszawie prezydentem jest pani Gronkiewicz-Waltz. Postawiono jej bardzo niedawno bardzo poważne zarzuty. Zarzuty dwojakie, odnoszące się do jej osobistej uczciwości. Chodzi o przejęcie kamienicy no, w spadku niby, ale w bardzo skomplikowanych okolicznościach i trudno dosyć uwierzyć, żeby pani marszałek sobie z nich nie zdawała sprawę, ale jest także druga sprawa. Już tutaj chodzi nie o panią Gronkiewicz-Waltz jako osobę, tylko jako o wysokiej rangi urzędnika. To chodzi o tak zwanych czyścicieli kamienic, o ludzi, którzy zajmują się po przejęciu kamienicy przez nowego właściciela wyrzucaniem lokatorów, bardzo często skrajnie brutalnymi i kryminalnymi metodami. Jakiekolwiek związki administracji miejskiej z tego rodzaju ludźmi, z tego rodzaju firmami, bo to są często firmy, są niedopuszczalne, są kryminalne. My chcemy wprowadzić nowy przepis karny, który doprowadzi do tego, że tacy ludzie będą lądowali w więzieniach i to na bardzo długie lata i będą tracili majątki. I mam prawo, proszę państwa, także tu, choć do Warszawy daleko, z tego miejsca jako warszawiak, jako obywatel Warszawy od urodzenia, zażądać wyjaśnień, a nie pogróżek. Wyjaśnień w tej sprawie, wiarygodnych wyjaśnień. Bo, szanowni państwo, to nie jest tylko kwestia Warszawy, to nie jest tylko kwestia Podkarpacia, gdzie mieliśmy te pożałowania godne wydarzenia, a być może jeszcze wiele spraw wyjdzie na jaw. To jest sprawa całej Polski. Słuchać i służyć, to znaczy przede wszystkim być uczciwym. Jeden z polskich pisarzy, publicystów i pisarzy twierdził zawsze, że w procesie rządzenia uczciwość jest jeszcze ważniejsza niż kwalifikacje. I naprawdę tak jest. Pierwszą kwalifikacją jest uczciwość. I właśnie tu chciałem o tym powiedzieć, bo szanse na uczciwą Polskę, szanse na uczciwe Podkarpacie daje tylko Prawo i Sprawiedliwość. Daje też szansę na to, pewność tego, że nie będzie się niczego przed obywatelami ukrywało. Ani tego, co na taśmach, ani tego, co tutaj się działo na Podkarpaciu, ani wielu, wielu innych rzeczy, o których obywatele w tej chwili nie wiedzą, choć powinni wiedzieć. To jest polska przyszłość. Polska przyszłość to prawda, to uczciwość, to sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, lider polskiej prawicy, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. No i powodzenia, zwycięstwa. Szanowni Państwo, tu na Podkarpaciu rozpoczynamy marsz po zwycięstwo. W samorządach, ale po to, żeby za rok był rząd Jarosława Kaczyńskiego, który nas, samorządowców, będzie codziennie wspierał w tym, aby zmieniać nasze małe ojczyzny. Dziękując Państwu za obecność, za wsparcie, za wspólną dyskusję o problemach Polski, serdecznie dziękujemy. Konwencję dla Państwa prowadzili Anna Schmidt i Lucjan Nadbereżny. Dziękujemy pięknie. Prosimy o powstanie. Bardzo dziękujemy za obecność sztandaru Prawa i Sprawiedliwości. Sztandar Prawa i Sprawiedliwości wyprowadzić. Dziękujemy pięknie i wszystkich Państwa zapraszamy.